Szanowni Państwo, ponad 1000 filmów z blisko 30 krajów zobaczyliśmy na dotychczasowych edycjach Warszawskiego Festiwalu Filmów o tematyce żydowskiej Kamera Dawida. Dzięki prezentowanym filmom trwa pamięć o przeszłości i żydowskim dziedzictwie. Łatwiej zrozumieć nam też współczesne oblicze kultury żydowskiej. Wierzę, że ważne kwestie dotyczące historii, tradycji, ale i czasów, w których żyjemy, przełożone na język filmu, mają większą szansę na dotarcie do szerszego grona odbiorczyń i odbiorców. Podczas festiwalu zobaczą Państwo kino w najlepszym międzynarodowym wydaniu, które dostarczy wiele filmowych wrażeń, refleksji, radości i wzruszeń. Jestem tego absolutnie pewien. Cieszę się, że festiwal na stałe wpisał się już w kalendarz kulturalnych wydarzeń w naszym mieście i że Warszawa wspiera go od lat. Warto docenić fakt, że oprócz pokazów w Kinie Muranów i Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, w miejscach jakże symbolicznych, filmy dostępne będą także online dla widzów z całej Polski. Wszystkim zaangażowanym w przygotowanie i realizację festiwalu dziękuję za trudną, ale niezwykle ważną pracę na rzecz międzykulturowego dialogu i zrozumienia. A Państwa zapraszam na pokazy filmowe i wszystkie wydarzenia towarzyszące festiwalowi.